Omena, jak ważna jest w Twoim życiu sztuka? Bardzo ważna. Jest chwilą tak naprawdę wytchnienia, ale też sposobem na to, żeby zmaterializować marzenia. Marzenia są piękne, marzenia są związane z pomaganiem, więc wykorzystuję najwyższej jakości topową sztukę polską, światową, po to, żeby realizować cele statutowe mojej fundacji. Właśnie, bo Ty materializujesz marzenia głównie nie swoje, tylko innych. Kiedy zrozumiałaś, że pomaganie to jest Twoja misja? No, wiele lat temu i po prostu znalazłam w tym wielką radość i wielki fan i spełnienie siebie, ale też takie poczucie sprawczości, jak to zaczęło wychodzić, tak? I takie poczucie, że jeśli masz narzędzia, jeśli masz możliwości, jeśli możesz w jakikolwiek wpłynąć na to, żeby świat choć trochę był lepszy, w tym małym obszarze, za który odpowiadasz, rób to. A miałaś jakieś momenty zwątpienia? Raczej rzadko je miewam. Momenty zwątpienia są wtedy, kiedy jakby Twoja wizja jest tak szybka albo tak wybiega poza ramy myślenia, nie wiem, części teamu, że ten team musi do tej wizji przywyknąć albo musi ją zrozumieć. I to są takie momenty, ale one się zdarzają bardzo rzadko. Zdarzają się wtedy, kiedy no, pomysł jest trochę bardzo inaczej. Kiedy pomysł jest ponadprzeciętny, którego wcześniej nie było, którego wcześniej nikt nie robił. I to wtedy taka jest chwila zwątpienia, ale o to bardzo szybko mija, bo mam kilka cennych argumentów, które mi przekonuje i już wszystko jest okej. A czy taka determinacja też wzięła się z Twojej pracy w telewizji? No bo jak wiemy, ciężko jest czasami zaistnieć. Pewnie, że ciężko jest zaistnieć, natomiast ja nigdy nie marzyłam o tym, żeby pracować w telewizji. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby pracować i samostanowić o sobie. I myślę, że to jest bardziej ten cel, który jest dla mnie ważny, bo każdy człowiek, kiedy dostanie odpowiednie narzędzia, będzie potrafił samostanowić o sobie, tylko trzeba znaleźć ten klucz, który jest do tego potrzebny. Tym kluczem myślę, że w przypadku każdej osoby na tym świecie jest edukacja, która powinna być do niego dostosowana. Jeśli dajesz komuś edukację, a on z tą wiedzą dalej później nic nie robi, nie wykorzysta tego, czego się nauczył, bądź czego doświadczył, no to już jest jego problem, tak? Natomiast to rozgrzeszenie jest wtedy, kiedy dajesz mu te narzędzia i kiedy ten człowiek wykorzystuje to w sposób dobry i piękny. Twoja córka to już dorosła kobieta. W jakim ona kierunku się cały czas rozwija? Vanessa jest moją wielką dumą. Vanessa wybrała najpiękniejszy, myślę, z zawodów, jaki może być, który łączy w sobie i filantropię, i pomaganie, ale też realizację samego siebie. Chce być lekarzem. Studiuje, jest na drugim roku medycyny. No i bardzo jej kibicuję. A nie boisz się na przykład, że kiedyś opuści Polskę? Nie, dlatego że ostatnio wróciła z konferencji właśnie w Londynie, gdzie miała możliwość rozmowy z różnymi lekarzami i właśnie powiedziała, że pewnie będzie chciała popracować trochę na zachodzie, ale na pewno, tak jak mówili inni lekarze z zagranicy, warto wrócić do tego kraju, z którego się pochodzi i tam pracować i tam czynić dobro.